Witajcie moi drodzy, są te słuchawki, jest to co było wszystko na Omegle. Jest tytuł odnośnie Omegle, odnośnie serii, którą chciałbym wznowić i serii, którą chciałbym prowadzić jako główną na moim kanale. Poza seriami z Q&A, z... Ja tam jeszcze mam. No nie wiem. Z Q&A, z Evibota oraz The Walking Dead chciałbym poprowadzić właśnie taką główną serię. Sami widzieliście mój jeden odcinek z Omegle. Osoby, którym się to spodobało, mam nadzieję, że teraz również będą aktywni i będą chcieli tej serii. Zauważyłem, że na polskim YouTubie brakuje osób, które nagrywają Omegle, a jest to jedna z takich serii rozrywkowych, którą można poprowadzić, można pogadać z ludźmi. Mnie się zawsze fajnie oglądało, jak inni nagrywali Omegle, dlatego myślę, że fajnie by to było wznowić i na polskim YouTubie, żeby to się pojawiło, więc jeżeli chcecie, jeżeli jesteście za tym, żeby Omegle powróciło na polskie YouTube, udostępnijcie ten film, a na pewno wam przysporzę taką dawkę takiego porządnego Omegle z dobrą obróbką. Mam nadzieję, będę się starał i co jakiś czas będziemy takie coś nagrywali. Oczywiście nie jest to łatwa sprawa, ale biorę na siebie, na klatę to wszystko. To całe zaangażowanie, tak? Będę się angażował w to, żeby to Omegle nagrywać i myślę, że wam się to będzie podobało, więc są trzy, nie dwie, nie umiem liczyć. Są trzy sprawy, które musicie dla mnie zrobić. Po pierwsze, osoby, które chcą Omegle, muszą zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem. Jeżeli będzie 200 łapek w górę, nagrywamy Omegle i lecimy z serią z Omegle. Napiszcie w komentarzu, chcę Omegle koniecznie. Udostępnijcie, jeżeli możecie, i zaobserwujcie na Google Plus, żeby te obserwacje również były. Do wszystkiego linki macie w opisie, a poza tym teraz tutaj wam się pojawiają. Także to było na tyle, jeśli chodzi o Omegle. Chciałem wam tylko o tym wspomnieć, chciałem wam powiedzieć, że jeżeli chcecie, żeby na polski YouTube wróciło Omegle, żeby było tak kontynuacja tego prawdziwa, Omegle z dobrą obróbką, to możecie do mnie wbijać i na pewno takie coś zobaczycie. Będziemy rozmawiać sobie z ludźmi, czasem wam napiszę, co bym mógł ludziom mówić, lub nie wiem, jakąś bekę sobie skręcimy, zobaczymy co tam będzie się działo i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, ale to na początku musicie mnie zmotywować i musicie w ogóle wszystkim pokazać, że taka seria jest, tak, żeby miał to kto oglądać. W tej bluzie jakby nagrywałem ten odcinek, który spodobał się około 140 tysiącom ludzi, ponieważ tyle było wyświetleń, ponad. No i myślę, że następny odcinek bijam od razu, nagrywam i tylko musicie zostawić tą łapkę w górę, to nie jest dla was coś naprawdę trudnego, a dla mnie będzie to mega satysfakcja, jeżeli zobaczę, że takich łapek jest dużo, więc nie, no nie chcę wam pierdzielić tutaj 3 godziny tak o łapkach, że o, zostaw łapkę, napisz komentarz, bo to już jest też trochę nudzące dla was, ale no wspominam dlatego, że jest to ważne, a niektóre osoby po prostu o tym nie wiedzą, no i obejrzą film i tej łapki nie zostawią, nie wiem dlaczego. Mam, jak się film na przykład spodoba, no to zawsze zostawię. Nie, jak coś sobie obejrzę albo coś, to zawsze zostawię, napiszę komentarz, świetny montaż albo no jakieś słowa takie wiecie, które wspierają. Nie mam takiego takich stałych pojawiających się ikon tutaj na przykład, albo tutaj. Odnośnie tego subskrybuj mój kanał albo wbijaj na fanpage, który niedługo powstanie. Jeżeli jakieś osoby się tym zajmują, taką grafiką typową, bo ja na razie jakby nie mam na to czasu, to mogą zrobić i wysłać mi link do filmu na mojego e-maila, który widzicie tutaj. Jeżeli mi się spodobają te ikonki, które tutaj wyskakują, subskrybuj kanał, daj lajka i takie tam wiecie o co chodzi, no to wtedy tą osobę na pewno wezmę jakoś również wesprę i dam lajka, skomentuję film i wszystko co wiecie się robi, nie? Intro, outro, myślę, że to nie jest jakoś wielce potrzebne, chociaż jeżeli komuś by się chciało zrobić takie zarąbiste z wybuchami i innymi tego typu sprawami, jeżeli by mi się naprawdę spodobało, no to wtedy również bym z przyjemnością przyjął i taką osobę bym... Pod poprzednim odcinkiem z Omegle było 8 tysięcy łapek w górę, więc myślę, że 200 to nie będzie jakaś wielka sprawa, ale jest to tylko ogólna liczba łapek. Chciałbym zobaczyć po prostu, ile osób chce zobaczyć u mnie Omegle na kanale. Jeżeli będą te łapki, to Omegle będzie, jeżeli nie, no to lecimy tylko i wyłącznie z Q&A i z Evibotem i z innymi seriami, ale mam nadzieję, że to Omegle uda nam się zrealizować. Także dzięki za obejrzenie. Do kolejnego odcinka, miejmy nadzieję, że z Omegle, albo prędzej nagram The Walking Dead, więc na razie trzymajcie się, cześć, nie będę wam już pierdzielił o tych łapkach, ale zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie Omegle, cześć!